Dobra, witam wszystkich. Nie byłbym sobą. Godzina 22:07. Miałem już dzisiaj nic nie robić, ale postanowiłem, że najpierw rozbiorę to urządzenie. Tylko sobie kamerkę trochę przesunę. Coś takiego. Rozbiorę to urządzenie. Zobaczymy, co tam będzie w środku się działo. Taka ciekawostka. To, czym się tutaj jedzie po ubraniu, się odkręca. Chwila, muszę sobie tylko zmienić mirror flip. Ok. To się odkręca. Pod spodem są takie trzy ostrza. To się wyjmuje i się czyści z tego całego syfu, który schodzi z ubrań. Rozbierzemy sobie to. Są raz, dwa, dwie śrubki. Czy niedużo? Zobaczymy to, jak wygląda w środku. Miałem już dzisiaj nic nie grzebać, ale korci mnie, żeby to otworzyć. Jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. A póki już. Chyba trochę kimają. Cicho, 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 cicho. Ale widzą, że coś tam gadam, nagrywam już. Widzę, że milce odwala. Cicho. Dobra. Chyba tylko dwie śrubki są. A, dwie tylko. Zobaczmy, czy uda mi się to otworzyć. Czy jeszcze to będę musiał odkręcać? Nie. Chyba tego nie. Nie jestem pewny, czy tutaj nie muszę odkręcić tego. A tu jest na specjalny taki. Śrubokręt, którego nie mam. Znaczy śrubokręt. Znaczy mam gdzieś, ale nie wiem w tej chwili, gdzie on leży. Jest naklejka jeszcze, którą trzeba odkleić, bo ona będzie trzymała. Aj, wiecie co? Staram się to zrobić w ten sposób. Czy tutaj nie ma jeszcze gdzieś jakiejś śrubki? Coś czuję, że będzie jakaś śrubka. To mi nie chce zejść za bardzo. Więc pomożemy się kostką. Ale coś nie widzę, żeby tutaj było. Jakieś dodatkowe zabezpieczenie czy coś w tym stylu. No coś tutaj na rączce jest na pewno do. Odkręcenia, tak podejrzewam. Dosyć ciężko się to ściąga. A nie chcę niczego tutaj za bardzo łamać. I zastanawiam się, co tu może trzymać. Od spodu nic nie ma. Czy to jest jakoś na zatrzask? Mocno, tak? Prawdopodobnie. Ale raz za mocno. Serio, tak mocno to jeszcze nie widziałem, żeby trzymało. Są takie dwa te. Cztery zatrzaski, no czyli mocno, dosyć trzymało. Dobra. I teraz to pozwoli nam to urządzonko normalnie rozebrać, ale jeszcze nam trzyma. Co?
W zasadzie nic. Teraz trzeba tylko to wysunąć. Naklejka mi trzyma dosyć mocno. Mógłbym użyć stacji Hotai, żeby ją odkleić. I też tak zrobię. Chwila, moment, robię pauzę. Stacją Hotai to szybko zajdzie bez uszkodzenia. OK, 130 stopni. Odgrzeję troszeczkę tą naklejkę. I powinna schodzić jak po maśle. Tak jest. No i w zasadzie już jest odklejona. Czyli stacja Hot Air bardzo się przydaje. Potem ją jakoś przykleimy. Zobaczymy sobie, co jest w środku takiego urządzonka. No jest bardzo, bardzo prosto zrobione. Zasilanie. Mamy silniczek. Przełącznik, który najzwyczajniej w świecie, nie mogę w to uwierzyć. Niedobrze. Chcę coś zobaczyć. Powiedzcie mi, że to nie, to nie, 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 nie. Dobrze, tu jest. Można to sprawdzić łatwomiernikiem. Do tego celu użyję brzęczyka w mierniku. Teraz jest na off, czyli powinno być rozłączone. Zobaczmy sobie ten i ten. Tak jest. Są rozłączone. Teraz jak włączę on, powinno być przejście, którego nie ma. I dlatego nie działa. Już wam tłumaczę, dlaczego to nie działa. No, ale sprawdzimy sobie jeszcze wcześniej fajną rzecz. To już będzie teraz chyba taka naprawa od razu, wszystko w jednym. Podłączę ten zasilacz i powiem wam, o co chodzi. Ja już widzę tą usterkę, wiem, o co biega. Ale zaraz wam to pokażę. Tutaj mamy zasilanie 6 V. Po podpięciu do tego. Patrzcie, to co teraz zrobię. Zmierzę. Czarny i czerwony na tym tutaj. Czarny przy czym będzie? Przy tym. Na tym i na tym powinienem mieć te 6 V. Tak mi się wydaje. I zaraz to sprawdzę, bo to jest miernik. 60 V ustawiłem. Zobaczmy sobie w ogóle, czy jest tutaj na tym konektorze jakieś napięcie. Tu akurat nie będzie. Albo jest sam ten zepsuty. Gdzie my tu mamy? O, najlepiej jak to wyciągnę. Czarny, między czarnym a czerwonym powinno być 6 V. Ja to włożę. I co mamy? Nic nie mamy. Uszkodzone gniazdo. Bo tu powinno być 6 V. Dokładnie. Uszkodzone jest ten. Uszkodzone jest gniazdo.
W zasadzie tutaj nie ma żadnego oporu, żeby to jakoś wchodziło. Czyli do wymiany jest sama ta końcówka. Można to łatwo sprawdzić. Jakbym się podpiął, nawet z powerbanka, żeby zobaczyć, czy ruszy silniczek. Czy ja gdzieś mam tu jakiś kabel? Chwila, muszę znaleźć kabel USB, który mam ucięty. I dotknę czerwonego i czarnego. Czy ruszy tutaj silniczek? Także chwila, moment. Okej, moi drodzy, naprawiona golarka. Znaczy, ja wiem, co było zepsute. Przyjrzyjcie się tutaj, jak jest ten przełącznik. Widzicie? Teraz go naprawiłem. Odgiąłem tą blaszkę tutaj, co jest na dole. Także, jak jest w trybie on, to się stykają dwie blaszki tutaj. I to jest. To zamyka po prostu obwód. Tu jest plus, który idzie i on idzie do silniczka. I widzicie, teraz w ogóle jest głośne takie pstryknięcie, nawet słychać to wyraźnie, jak się go wyłączy. O, aż mi wypadł przycisk. Bo ta blaszka po prostu nie do ciskała, nie stykała się z tą drugą blaszką. Dlatego to nie mogło działać. Ja teraz zrobiłem sobie taki malutki teścik. Podłączyłem to. Patrzcie, tu mam moją prowizoryczne zasilanie. Minus daję do minusa. Teraz plus, czyli jakbym podłączył zasilacz do tego. Patrzcie, co się dzieje. Chodzi bez problemu. Nawet mógłbym włożyć teraz te ostrze tutaj. Żeby zobaczyć, włożyłem ostrze, tylko boję się, że to wypadnie. Tu jest 5 V z ładowarki. Widzicie? Kręci się. Aż moje papugi reagują. Czyli działa, ale jeszcze sobie sprawdzę. Także ja już wiem, o co chodzi. To już można powiedzieć, jest naprawione. Sprawdzę sobie jeszcze raz ten zasilacz, tak dla pewności, ale jestem przekonany, że gniazdo tu jest zepsute. Ale zobaczymy, żeby nie było. Podpinam. No i tak jak mówiłem, uszkodzone jest to gniazdo. Czyli teraz co mógłbym zrobić? Teraz mógłbym zrobić taki motyw, że jak byłem to powiedzieć. No właśnie, zamiast tej wtyczki tutaj to obcinam, wyprowadzam sobie do. Dobrze myślę? Nie, źle myślę. Źle, bo ja chciałem pod USB-ka to zrobić. W sumie w zasadzie, jakbym kabel taki tutaj zamiast tego dał USB długi, to mogłaby być ładowana USB-kiem, znaczy zasilana przez USB. Praktycznie do każdego. No zobaczymy, czy powerbank to ruszy. Ale to będzie miało chyba małą moc. Powerbank. Minus do minusa, jeszcze raz. Plus do plusa. Działa. Wow. To może działać na powerbanku. To już by było takie, że wkładam do torebki pod USB-ka i praktycznie wszędzie mógłbym sobie ubrania tym czyścić, nie? Dlatego to ma też na baterie jest wymyślane. Co by tu zrobić? Mam taki pomysł. Mam taki fajny pomysł. Ten worek z tymi takimi różnymi elementami elektronicznymi, co kupiłem tam w tym za 5 zł Faxu na Dworcowej. Tam mam kilka wejść słuchawkowych 3,5 jacka milimetra, także mógłbym przerobić to jakoś. Ten zasilacz chociaż. Ten zasilacz mógłbym tak przerobić, żeby było wejście jak na słuchawki, tylko że po prostu jako ładowanie, nie? I co wam jeszcze chcę powiedzieć? Albo zastanawiam się, bo bardziej mnie interesuje opcja zasilania pod USB. To jest jeszcze lepsze.
wlutować tutaj może, znaczy wlutować, zamieścić zamiast tego może takie ten wejście USB, jakie mamy. Gdzieś chyba mam takie jedno, tak jak jest tutaj. Wejście USB, żeby było w tej golarce. Tak, to się nazywa golarka? Golarka, tak, do ubrań. Żeby było takie wejście, wtedy moglibyśmy sobie to bez problemu przerobić to na kabel USB. Wtedy byśmy mieli taką fajną golarkę do ubrań na USB-ka, którą można by podłączyć do powerbanka. No dobra, jest 22:31. Słuchajcie, ja już tego może dzisiaj nie będę robił, tylko chciałem pokazać sobie jakoś. Jestem uparty, no. 22:31, no ja musiałem to rozebrać z ciekawości zobaczyć, o co chodzi. Czyli co było? Nie stykała blaszka na włączniku i te gniazdo ładowania jest do wymiany. I tyle. I golarka będzie działała jak nowiutka. To będzie pierwsza część. Druga część będzie z przerobienia tego prawdopodobnie pod USB. Żeby było. Także trzymaj ta się, pozdrawiam.